Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Marta Piasecka, Robert Elgendia, program Wstaje Dzień. Wstajemy z nowym dniem, myśląc o wakacjach i dlatego tak troszeczkę te nasze tematy dzisiaj wokół tych wakacyjnych właśnie klimatów będą oscylować. Tak jest. No, drodzy Państwo, zapewne Państwo albo Państwa dzieci bardzo często chcą się na przykład kąpać w fontannie. Ja jako dziecko zawsze chciałam się w fontannie kąpać, ale mama mi nie pozwalała, chyba że nogi ewentualnie. Okazuje się, że to może być bardzo niezdrowe. Tak jak na przykład kąpanie się w basenie, który mamy na przykład w ogródku, mówię tu też o sobie, a no, nieodpowiednio jest utrzymywane, więc uwaga na takie zabawy letnie, bo mogą się one źle dla nas skończyć. Generalnie chodzi o choroby skóry, choroby wewnętrzne, różne grzyby, no tam wszystkie naprawdę jest w tych fontannach, jest coraz goręcej, więc żeby się schłodzić bardzo często nawet w centrum miasta ludzie korzystają choćby na chwilę, no ale ta chwila może drogo nas kosztować, więc z panem doktorem Markiem Posobkiewiczem porozmawiamy o tym właśnie, który jest lekarzem chorób wewnętrznych, o tym, jakie to są właśnie groźne takie kąpiele w fontannach. No i jeszcze a propos wakacji i turystyki będziemy mówić, jak się zabezpieczyć, ubezpieczenia można kupić, na co można kupić, żeby na przykład jak nam bagaż zniknie z pola widzenia, jak nam ktoś po prostu go buchnie na przykład, albo baza noclegowa, być albo może nie sprosta. Albo będzie miał taką samą na przykład walizkę. Albo baza noclegowa nie sprosta naszym oczekiwaniom, a było zupełnie co innego na obraz. No i ciekawe, czy to też ubezpieczenie może pokryć w jakiś sposób. No będziemy o to wszystko pytać kolejnego naszego eksperta, z którym się połączymy, panem Adamem Karpińskim. Będziemy rozmawiali, on jest właśnie ekspertem do spraw turystyki. To tyle od nas, drodzy Państwo, bo tak czas jest na serwis. To teraz ekspert od spraw informacji, czyli Sławomir. Ale mu kadziłaś. Dzień dobry, Sławomirze. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. No cóż, po takim wstępie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Państwa na serwis. Ponownie w programie Wstaje Dzień, drodzy Państwo. Tak jest. Wczoraj wielka feta w Stanach Zjednoczonych, a dzisiaj zgadnij, czego jest dzień. Dzień pracoholików. Wiem, dlaczego tak szybko przeszłaś do tematu, bo typowe święta też sprawdzałem, ale to może pomijmy poza tym, że dzień bikini jest. To jest okej, okay, to a propos wakacji. A propos wakacji będziemy też rozmawiali w tej części naszego programu odnośnie ubezpieczeń, bo zdarzają się takie przypadki, że spóźnimy się na nasz transport, czy przysługuje nam z tego tytułu właśnie jakieś odszkodowanie, jak zgubimy bagaż, albo ktoś nam go... To czy też możemy się jakoś zabezpieczyć, o tym wszystkim w tej części programu powiemy. Tak jest, ale wcześniej będzie serwis informacyjny, bo Sławomir Siedzieniewski już na Państwa czeka z pakietem informacji. Czeka i zaprasza.